drodzy kibice, niestety nie ma Was na trybunach, ale sercem i duchem jesteście z Dębem. Dlatego witamy Was wszystkich kibiców biało-zielonych. Moi drodzy, przed nami krótka prezentacja drużyny przed sezonem jesiennym 2022-2023. Zanim jednak poznamy głównych aktorów, chcielibyśmy wspólnie powiedzieć biało-zielone barwy niezwyciężone. A teraz poznajmy sztab szkoleniowy. Krzysztof Polczyk, trener UFAB. Od 20 lat jestem trenerem, opiekunem grup. Jako zawodnik z 38-letnim stażem. Co przychodzi Ci na myśl, jak myślisz o Dębie? Twarda walka. Z jakimi celami, nastawieniami przystępujesz do nowej rundy? Gra o 3 punkty w każdym meczu. Chcemy wygrywać. Kibica. Zapraszam wszystkich kibiców na boisko, na Piecach, gdzie Dom Gaszowice gra swoje mecze. Kibicujcie nam. Nazywam się Tomasz Salbiczek, pełnię funkcję kierownika drużyny od 9 lat. Co myślisz, gdy myślisz o Dębie? Mam w sercu Dąb. Nowy sezon, nowe wezwania. Jakie cele sobie stawiasz? Plany na nowy sezon to pierwsza piątka w czołówce. Kibica. Zapraszam wszystkich kibiców na mecze Dębu Gaszowice. Poznaliśmy już sztab trenerski. Teraz pora przedstawić tego, który będzie bronił dostępu do naszej bramki. Przed nami gaszowicki bramkarz. Mateusz Mandrysz, pozycja bramkarz. Moja przygoda z piłką rozpoczęła się tutaj właśnie w Gaszowicach. Później dalej poszedłem do MKP Odry Centrum Wodzisław Śląski. Potem jeszcze w międzyczasie krótki epizod w Rowie Rybnik. Potem znowu powrót do Odry Centrum do ukończenia liceum. Następnie rok w Silezji, Lubomia i teraz właśnie kilka jest w Dąb Gaszowice. Mateusz, co myślisz, gdy myślisz o Dębie? Bardzo dobra atmosfera. Jakie cele stawia się na nadchodzący sezon? Na pewno priorytetem jest utrzymanie się w lidze okręgowej, ale jeżeli uda się coś więcej zrobić, to będzie super. Kibica. Zapraszamy na nasze mecze, wsparcie nam jest bardzo potrzebne. Należy pamiętać o tym, by piłka jak najrzadziej wpadała do gaszowickiej bramki, to nie tylko bramkarz. Muszą stanąć na wysokości zadania przede wszystkim gaszowiccy defensorzy. Krzysztof Markiewka, obrońca. Pierwsze kroki stawiałem w Wiejkowicach, przeszedłem do Rowu Rybnik, przez Górnik Zabrze, później czwartoligowe drużyny w Polsce, futbal Szyniec w Czechach, no i od 3 lat do Gaszowice. Krzysiu, co przychodzi Ci na myśl, jak myślisz o Dębie? Jak myślę Dąb Gaszowice, to myślę, że to jest drużyna z charakterem. Nowy sezon. Nowe wezwania, nowe cele. No, dla mnie celem jest wygrywanie każdego kolejnego meczu i skupianie się, żeby nasza obrona była szczelna. Kibica. No, kibiców mogę jedynie zaprosić na każdy nasz mecz i zachęcić do głośnego dopingu. Piotr Berger, obrońca. Witam. W Dębie Gaszowice gram już praktycznie od małego chłopca, ponieważ tutaj zacząłem moją przygodę. No i tak. Przeplatało się to tu Szczerbice, tu Gaszowice, no ale grałem później już aż do wieku gimnazjum, do już prawie juniora starszego. Na trzecią klasę liceum przeszedłem do Rydultów na jeden sezon, z Rydultów poszedłem do Gwarka Zabrze. W Gwarku spędziłem pół roku, po czym poszedłem do Rowu Rybnik. No i po klasie szkolnej, po 3 latach wróciłem do Gaszowic, no i byłem tutaj z małą przerwą na półtoraroczną grę w Raszczycach. No ale zostałem już aż do teraz. Jak myślisz o Dębie, jakie myśli Cię nachodzą? No na pewno dobre myśli. Jest to szczęście z gry. No, cieszę się, że mogę grać w piłkę. Gram też w klubie, który bardzo cenię, bardzo lubię w nim grać. No, jestem z nim w jakiś sposób związany. No i są same pozytywne myśli. Nowy sezon, nowe wezwania, nowe cele. Jakie stawiasz sobie i drużynie? Cele na pewno jak największa liczba zwycięstw. No, wiadomo, w piłkę gra się po to, żeby wygrywać, a też dobra zabawa. No, moim takim osobistym celem też jest jak najwięcej czystych kąt. Nie chcę tracić tych bramek jako obrońca. No nie lubię tego. Wolę grać na przykład 0-0 niż 6-6 zagrać czy wygrać nawet 7-6. Cieszyć się grą. Kibice. Kibice na pewno jest nasza mocna strona. Jest to nasz taki 12 zawodnik.
cieszę się, że mamy takich kibiców, jeżdżą za nami, wspierają nas, dopingują, no i mogę być z nich dumny i prosić tylko, żeby było tak dalej. Piotr Dudzik, obrońca. Witam z tego miejsca wszystkich kibiców Dębu Gaszowice. Jestem zawodnikiem 23-letnim, tak jak tutaj prezenter powiedział, zwykle grywam na obronie. Tam się czuję po prostu najlepiej. Swoją przygodę z piłką zaczynałem w Rowie Rybnik. Następnie była to Odra Wodzisław. Ostatnie dwa sezony grałem w Unii Książenice. A teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. Myślę, że bardzo pozytywna zmiana w mojej przygodzie piłkarskiej. Jak myślisz o Dębie? Jakie myśli cię nachodzą? Przede wszystkim duża, duża ekscytacja, ponieważ jest, tak jak powiedziałem, coś dla mnie to nowego. Drużyna się wydaje naprawdę być bardzo, bardzo mocna. Nie przypominam sobie w ostatnich 2 latach, żebym był w tak fajnej kadrze, z tak fajną atmosferą. Dlatego już z ciekawością czekam na ten nadchodzący sezon i jak to wszystko będzie wyglądać. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele. Jakie sobie stawiasz? Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby jak najwięcej grać i jak najwięcej dać drużynie. Myślę, że jeżeli zdrowie na to pozwoli, to na pewno będzie to udany sezon i damy kibicom wiele, wiele radości w tym sezonie. Kibice. No to tutaj dużo powiedzieć o kibicach. No, chłopaki tutaj się wypowiadali, że w ostatnim czasie kibice zrobili naprawdę super otoczkę. Myślę, że my naszą grą pokażemy im to, jak się cieszyć z fajnej gry, z fajnych bramek i będziemy im sprawiać dużo, dużo chwil radości. Myślę, że dzięki nim też będzie nasza gra dużo, dużo lepsza. Kamil Gołyś, obrońca. Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Kamil Gołyś. Obrońca boczny, lewy lub prawy Dębu Gaszowice, grający też w środku pomocy. Obecnie większość w obronie, ale też dużo grywałem w środku. Moja przygoda z piłką zaczęła się w Ochojcu. Potem poszedłem do Rowu Rybnik w juniorach. Tam spędziłem jakieś 5 lat. No i potem przyszedłem do Gaszowic i właśnie w tym roku wybija 5. rocznica, odkąd tu jestem i mam nadzieję, że jeszcze na długie lata. Jak myślisz, Dąb? Jakie myśli cię nachodzą? Jak myślę, Dąb? Na pewno atmosfera, taka rodzina, można powiedzieć, bo tu przyszedłem, to za każdym razem, w każdym sezonie tu spotykałem fantastycznych ludzi i zawsze dobrze się dogadywaliśmy, wspomagaliśmy się na boisku i chyba to tak najbardziej się nasuwa na myśl, ta słowo atmosfera, bo to chyba jest kluczowe tu w tej szatni. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele, jakie sobie stawiasz? No na pewno jeśli chodzi o całokształt drużyny, no to na pewno celem będzie walka o utrzymanie. Chociaż nie ukrywajmy, że ta liga jest mocna i ciężko będzie gdzieś walczyć tam o podium, ale myślę, że jak najbardziej środek tabeli jest w zasięgu i jeśli pokażemy takie zaangażowanie i pazur przysłowiowy jak w tamtym sezonie, to myślę, że wyniki przyjdą. Kibice. Kibice, no co mogę powiedzieć? Zapraszamy wszystkich kibiców w nowym sezonie, żeby nas dopingowali tak jak w tamtym sezonie, bo na pewno nam to dużo pomagało i można powiedzieć, że bez nich by tego awansu o ten awans było ciężko i po prostu niech nas dopingują dalej tak dotychczas. Kamil Ogon, obrońca. Witam serdecznie wszystkim. Nazywam się Kamil Ogon. Występuję na pozycji obrońcy. Moja przygoda z piłką rozpoczęła się właśnie tutaj w Gaszowicach od Orlików i miałem tam krótki epizod, pół roku wypożyczenie w Jejkowicach i teraz gram właśnie tu w Gaszowicach. Jak myślisz o Dębie? Jakie myśli cię nachodzą? Przede wszystkim dobra atmosfera w szatni, w klubie i ludzie, którzy tworzą całą otoczkę klubu. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele. Jakie stawiasz sobie i drużynie? Dla siebie na pewno, żeby więcej minut łapać gry. Drużynie, żeby się utrzymać i nie tracić głupio punktów. Coś do kibiców? Przede wszystkim, żeby dopingowali nas tak jak ostatnie 3 mecze i żeby ich przychodziło jak najwięcej. Radek Róż. Skończyłem AWF na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, licencjat z wychowania fizycznego. Do tego odnowa biologiczna i trener personalny, 2 specjalności. Pracuję w Lorkentechu, czyli u naszego głównego sponsora. Pozdrawiam z tej strony szefa. W
Od 16 roku życia grałem w Zuchu Orzepowice. Do teraz z przerwą półroczną na wypożyczenie w Nędzy. Grałem w klasie okręgowej. Co przychodzi Ci na myśl, jeśli myślisz o Dębie Gaszowice? Głównie pojedynki, które stoczyliśmy, czy to w sparingach, czy w klasie okręgowej z Gaszowicami. Mecze wyrównane na styku, zawsze w bojowej atmosferze. Z jakim nastawieniem przystępujesz do tych rozgrywek obecnych? Jak zawsze z bojowym, szczególnie, że to pierwszy sezon. Kiedyś była okazja, żebym tu przyszedł grać, ale życie potoczyło się inaczej. Coś nie wyszło, ale po kilkunastu latach jednak się udało. Także bojowo zobaczymy, jaki plan ma trener. No i oby do przodu. Coś dla kibiców? Coś dla kibiców. No, bierzcie całko familio i przychodźcie dopingować. Szymon Wajdeman. Piłkę gram praktycznie od zawsze, odkąd pamiętam. Najpierw grałem w Gosławie Jedłownik, później w piłce seniorskiej zacząłem na Przodzie Czyżowice. Później jeszcze miałem małą przygodę w Niemczech, grałem w Borei Drezno. Później byłem pierwszy raz w Dębie. Po Dębie był MKS Radziejów, a po Radziejowie był jeszcze na chwilę Górnik Radlina. A później miałem spore problemy zdrowotne i nie grałem w piłkę przez 2 lata prawie. I teraz wróciłem do Dębu, do drugiej drużyny. No, od tego sezonu zaczynam z pierwszą. Szymon, co myślisz, jak myślisz o Dębie? Pasja, która połączyła grono ludzi. Z jakimi myślami, z jakim celem przystępujesz do rozgrywek? Moim na pewno indywidualnym celem jest gdzieś odbudowanie się po ogromie kontuzji wszystkich. Kibice. Jak jeździłem tutaj na mecze, na pierwszą drużynę jako kibic, no to myślę, że praktycznie każda drużyna w tej lidze nam może zazdrościć takiej ekipy. Dawid Szymik, obrońca. Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Dawid Szymik, występuję na boku obrony. Zdarzały się też występy w linii pomocy. Swoją przygodę z piłką zaczynałem tutaj w Gaszowicach od najmłodszych lat. Później poszedłem do Rybnika, do Rowu Rybnik. Tam spędziłem okres nauki, czyli 6 lat. Powróciłem tutaj do swojego macierzystego klubu. Był jeszcze krótki epizod wypożyczenie w Wielkowicach w jedności. Po czym zakotwiczyłem tutaj i tutaj cieszę się grą. Jak myślisz o Dębie? Jakie myśli Cię nachodzą? Dąb kojarzy mi się pozytywnie. Pracują tutaj fajne osoby, jest fajna atmosfera, fajny klub, wszystko jest na swoim miejscu. Jeśli czegoś potrzeba, to zawsze jest wszystko załatwiane. Planuję tutaj grać tak długo, jak mi się uda i dopóki zdrowie dopisze, bo obecnie leczę kontuzję i początek sezonu na pewno straty. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele. Jakie stawiasz Ty sobie, jakie drużynie? Na pewno chciałbym utrzymać formy z poprzedniego sezonu, bo wydaje mi się, że ten sezon był przyzwoity. Ale zanim do tego dojdzie regularne granie, to najpierw muszę wyleczyć spokojnie kontuzję i wrócić do gry. Kibice. Cieszy fakt, że kibiców jest coraz więcej na trybunach. Z każdym kolejnym meczem przychodzi ich coraz więcej i cieszy to, że znowu te trybuny się zapełniają. I życzyłbym sobie, żeby ten doping, który się tam gdzieś utworzył w poprzednim sezonie, nadal nas wzmacniał. I każdy przeciwnik drży KS, kocham Cię. Tobie serce oddam swe. 1000 serc, jeden głos. Usłyszcie. Obrona dostępu do naszej bramki jest bardzo istotna, ale nie wygramy meczu bez wykreowanych sytuacji strzeleckich, za które odpowiedzialni są pomocnicy. Mariusz Kraśniewski, pomocnik. Mariusz Kraśniewski, moja pozycja, no, prawy pomocnik. Moja przygoda z piłką zaczęła się w klasie sportowej w Rybniku. Później przyszedłem tutaj do Gaszowic, no i tak 7 czy 8 rok tutaj gram. Co przychodzi Ci na myśl, gdy myślisz o Dębie? No, ciężka praca na boisku. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele. Jakie sobie stawiasz? Z takim celami, żeby być w tej górnej tabeli i pokazać się z jak najlepszej strony w tym nowym sezonie.
Coś do kibiców. Żeby nas dopingowali jak w poprzednim sezonie. Adrian Mańka, pomocnik. Tam nazywam się Adrian Mańka. Swoją karierę tak się zacząłem od 5 roku życia. W klasach od 1 do 6 grałem w Rowie Rybnik. Potem szedłem do Piasta Gliwice, gdzie byłem w gimnazjum i w liceum. No i teraz trafiłem do swojej drugiej rodziny, do Dębu Gaszowice. Co myślisz, jak myślisz o Dębie? Po prostu druga rodzina, tradycja. Ty masz wyjątkowe cele. Cel jest prosty, wróci po prostu na boisko, wróci do trenowania, wrócić do swojej dyspozycji z tamtego sezonu, pokazać swoją klasę po prostu i wrócić do gry przede wszystkim. Kibice. Bym powiedział, no kibice, bardzo dziękuję za wsparcie w trakcie kontuzji. To, co zrobiliście dla mnie, jest wspaniałe. Zapraszam do kibicowania tutaj, do Gaszowic. I nic, jedziemy po czwartą ligę. Jakub Makosz, pomocnik. Witam, dzień dobry. W piłkę gram od 9 roku życia. Zaczynałem w Pieście Leszczyny, potem poszedłem do klasy sportowej w Rowie Rybnik i z klasy sportowej trafiłem pierwszy raz tutaj do Dębu Gaszowice. Z Dębu Gaszowice odszedłem do Unii Książenicy, którą zrobiliśmy również awans do czwartej ligi. Potem moja przygoda z piłką jeszcze się potoczyła przez MKS Radziejów, w którym też był awans do Ligi Okręgowej, no i wróciłem tutaj do Dębu Gaszowice. Jak myślisz o Dębie, jakie myśli cię nachodzą? Duma. Przede wszystkim duma, dlatego że kiedy byłem tutaj za pierwszym razem, to mieliśmy przyjemność grania z zawodnikami, którzy już byli wtedy może u schyłku kariery, ale gdzieś zaczerpnęli tego profesjonalnego futbolu, pierwszej ligi, ekstraklasy i tak dalej. A jeśli chodzi o teraz, to duma, dlatego że piszemy nową historię. Nową historię Dębu Gaszowice. Zaczęło się od awansu do okręgówki i teraz oby jak najwyżej. Kibice. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dumni, że mamy takich kibiców, którzy dopingują nas czy to w meczach u siebie, czy na wyjeździe. Bardzo im za to dziękujemy i będziemy ze swojej strony dążyć do tego, aby byli zadowoleni po każdym meczu. Z nas, z trenera, z klubu. Daniel Malgrab. Nazywam się Daniel. To będzie już mój 4. sezon w Dębie Gaszowice. Na co dzień studiuję. Niedawno skończyłem studia licencjackie. Wybieram się na studia magisterskie. Plan jest taki, żeby w przyszłości zostać nauczycielem wychowania fizycznego, a w czasie wolnym jestem trenerem w klubie Naprzód Redutowy. Trenuję dzieci i młodzież. Co przychodzi ci na myśl, jeśli myślisz o Dębie Gaszowice? Na pewno bardzo duże możliwości, ambicje zawodników. Mam nadzieję, że nadchodzący sezon jeszcze bardziej to pokaże, udokumentuje. No te nasze ambicje, możliwości, które już pokazaliśmy, a na pewno jeszcze w nas drzemią. Z jakim celem przystępujesz do nowego sezonu? Bardzo mi się podoba takie powiedzenie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i wydaje mi się, że te pierwsze 2, 3, może 4 mecze pokażą na jakim jesteśmy etapie i na co tak naprawdę nas stać w tej klasie okręgowej, bo jednak przeskok między A-klasą i okręgówką no, jest dość spory. Coś dla kibiców? No, drodzy kibice, już w poprzednim sezonie pokazaliście naprawdę wielką klasę i mam nadzieję, że w tym nadchodzącym sezonie również będziecie nam tak pięknie kibicować, a może nawet lepiej. Karol Wieczorek, pomocnik. To witam bardzo serdecznie, nazywam się Karol Wieczorek. Przychodzę tutaj z Polonii Łaziska. Swoją karierę zacząłem już jako dzieciak od klubów takich jak KS27 Gołkowice, później następnie przyszedłem do Fortecy Świerklany, następnie piąłem się w górę i dostałem się do Akademii Piasta Gliwice. Później niestety musiałem swoją karierę trochę przystopować, dlatego zdecydowałem się na powrót do Świerklan. No i tak już później tutaj wędrowałem po okolicznych klubach, teraz zdecydowałem się wrócić do Gaszowic. Kiedyś już też tutaj grałem w przeszłości i mile wspominam ten czas, także postanowiłem, że spróbuję jeszcze raz i wrócę tutaj ponownie. Co przychodzi ci na myśl, kiedy myślisz o Dębie? Z tego co pamiętam, tutaj zawsze była wspaniała atmosfera, bardzo dobry zarząd, kibice. Wszystko tutaj było bardzo na wysokim poziomie. Jakie, Karol, cele stawiasz sobie na nowy sezon? Moje prywatne, takie indywidualne, osobiste cele to, żeby grać jak najwięcej, ponieważ minuty są dla mnie bardzo ważne. Jeśli chodzi o cele drużynowe, to na pewno w każdym meczu będziemy grali o zwycięstwo i tak jak ja i chłopaki, jestem pewien, że damy z siebie wszystko w każdym meczu.
Co kibicom powiesz? Kibicom chcę powiedzieć tylko, żeby przychodzili, dopingowali i wspierali nas, żeby każde zwycięstwo z nami świętowali, a każdą porażkę też byli przy nas i pomogli nam wstać z kolan. Wala Miłosz, pomocnik. Nazywam się Wala Miłosz. Swoje pierwsze kroki stawiałem w Rowie Rybnik. Później 6 lat spędziłem w Piaście Gliwice i teraz jestem tutaj w Dębie Gaszowice na rocznym wypożyczeniu. Co myślisz, gdy myślisz o Dębie? No na pewno nie wiem, nowy rozdział, możliwość do pokazania się w seniorskiej piłce i na pewno fajna atmosfera, bo to po tym krótkim czasie mogę już stwierdzić. Z jakimi myślami, z jakim celem przystępujesz do rozgrywek? Na pewno spełnić oczekiwania kibiców i zagrać jak najlepszy sezon i skończyć go na jak najwyższej pozycji. Może coś do kibiców? Zapraszamy na mecze. Kevin Siwczyk. Tu Kevin Siwczyk, piłkarz GKS Dąb Gaszowice. Od roku gram w Gaszowicach i dalej chcę się rozwijać w tym klubie. Co myślisz, jak myślisz o Dębie? No na pewno miła atmosfera, najlepsi koledzy, najlepsi trener oraz sztab. Z jakimi myślami, z jakim celem przystępujesz do rozgrywek kolejnego sezonu? Na pewno osobiście to rozwój osobisty i czym, im więcej gra, tym lepiej oraz no, sukcesy drużyny. Coś do kibiców? Żeby częściej bywali na naszych meczach, w większej ilości oraz cieszyli się naszą grą. Kamil Stawarczyk, pomocnik. Moją przygodę z piłką zacząłem w Dębie Gaszowice. Później przeszłem do Rowu Rybnik, gdzie grałem 6 lat i teraz znowu przychodzę z powrotem do Dębu. Będzie to mój pierwszy sezon w piłce seniorskiej. Jak myślisz o Dębie, jakie myśli ci przychodzą na myśl? Na pewno zaangażowanie i walka na treningach oraz na meczach i dobra atmosfera. Jakie cele sobie stawiasz? Moim celem jest to, aby pokazywać się z jak najlepszej strony i przebijać się powoli do tej pierwszej drużyny. Kibice. Mam nadzieję, że będą nas nadal tak wspierać, jak w tych ostatnich meczach najważniejszych. No i myślę, że ich nie zabraknie. GKS, kocham cię. Tobie serce oddam swe. 1000 serc, jeden głos. Usłyszcie daleko stąd. Mam w sercu to. Zrasta we mnie każdego dnia. Mam w sercu to. Pod lany łzami każdego z was. Ostatni raz zasadzę was. Ten piękny dom. Ten piękny dom. Gaszowice mój. I od dziś wiadomo, że w piłce nożnej najważniejsze są strzelone gole, a za nie odpowiedzialni są napastnicy. Dominik Siedlaczek, napastnik. Zaczynałem grać w piłkę w Gosławie Dłownik, następnym moim klubem była Unia Racibórz, później była Odra Centrum Wodzisław, później było Rafako Racibórz, no i teraz czwarty sezon w Dębie Gaszowice. Jak myślisz o Dębie, to jakie myśli cię nachodzą? Na pewno kojarzy mi się z dobrą atmosferą i z drużyną walczącą do końca. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele. No tak, każdy sezon to wiadomo, każdy tam jakieś swoje cele ma. No, naszym celem jako drużyny na pewno jest być jak najwyżej w tabeli, wygrywać mecze, a takie indywidualne cele to zawsze strzelić tam kilka bramek i wydaje mi się, że będzie dobrze. Kibice. Zapraszam wszystkich serdecznie kibiców na mecze, bo wsparcie kibiców zawsze jest nam potrzebne. Marcin Kuczera, napastnik. Marcin Kuczera. Zaczynałem grać w piłkę w lidze amatorskiej. Później kilka lat spędziłem w Unii Książenice, a to jest mój drugi sezon w Gaszowice. Co myślisz, gdy myślisz o Dębie? Myślę, że to ambitny klub z mnóstwem fajnych, zaangażowanych ludzi. Nowy sezon, nowe wyzwania. Jakie cele sobie stawiasz? Żeby grać w każdym meczu, dawać z siebie jak najwięcej, a wyniki, myślę, przyjdą same. Po sezonie okaże się, jakie. Kibice. Kibice, dalej wspierajcie nas tak jak do tej pory. Arek Suchiński,
napastnik. Witam serdecznie, nazywam się Arek Suchiński. Od tego sezonu będę reprezentował barwy Dąb Gaszowice. Wcześniej przez 8 lat grałem w Unii Książeńce. Jak słyszysz słowo Dąb, jakie myśli cię nachodzą? Z Dębem Gaszowice już od paru lat w sumie rywalizowaliśmy razem, kiedy oni jeszcze byli w okręgówce, robili awans do czwartej ligi. Bardzo dużo znajomych, czy to z mojej rodzinnej miejscowości tutaj grało. No i też po namowie paru tutaj znajomych dałem się namówić na grę w tym klubie i mam nadzieję, że z pozytywnym efektem. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele. Jakie ty sobie stawiasz i drużynie? No, na pewno chcielibyśmy jako Beniaminek bezpiecznie się utrzymać, ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i zobaczymy, w każdym meczu chcemy jak najlepiej wypaść, a ja przed sobą po prostu stawiam takie cele, chciałbym pomóc drużynie, czy to asystami, czy to bramkami. Kibice. No, widziałem mecz barażowy i widziałem, że bardzo dużo ludzi właśnie uczęszcza na mecze i bardzo jestem pozytywnie nastawiony do tego i chciałbym zobaczyć, jak to będzie odczuwalne na boisku. Nazywam się Kasper Lizurej, mam 21 lat. Gram w piłkę od 2015 roku, natomiast w Dębie od lipca tamtego roku. Jak słyszysz słowo Dąb, jakie myśli cię nachodzą? No, na pewno panuje tutaj rodzinna atmosfera, wspaniali kibice i drużyna z ambicjami wielkimi. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele. Jakie ty sobie stawiasz i drużynie? No, na pewno być lepszym, systematycznie przetrenować ten okres i walczyć o pierwsze spot. Kibice. Przychodźcie na mecze, kibicujcie. Jedno serce, jedno życie. Słyszysz mnie? To Dąb Gaszowice. Tysiąc serc, jedno bicie. Czujesz mnie? To Dąb Gaszowice. Znaliśmy już prawie całą drużynę biało-zielonych, ale musimy pamiętać, że ta drużyna ma swojego kapitana. Tym kapitanem jest Przemek Stebel, pomocnik. Witam serdecznie wszystkich, jestem kapitanem zespołu. Lewa strona boiska to gdzieś tam moje miejsce, naturalne środowisko. Tyle, co mogę powiedzieć o sobie na początek. Co przychodzi ci, Przemek, na myśl, gdy myślisz o Dębie? Myślę, że przede wszystkim atmosfera zarówno w szatni, jak i wokół klubu niepowtarzalna i gdzieś łącząca nas wszystkich, sprawiająca, że chce się walczyć za ten klub, dla tych ludzi i dla wszystkich, którzy tu działają, pracują na co dzień. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele. Jakie sobie stawiasz? Wydaje mi się, że jako Beniaminek Ligi powinniśmy w pierwszej kolejności patrzeć jak najszybciej, zapewnić sobie utrzymanie, a późniejsze cele pewnie się nakreślą. Mamy mocny zespół, także myślę, że te absolutne minimum to jest utrzymanie, ale patrzymy wyżej. Kibice. No, chciałbym serdecznie z tego miejsca ich pozdrowić i zaprosić na wszystkie mecze domowe, zarówno jak na wyjazdy i myślę, że zarówno w tej liczbie, której było już na końcu rundy, jak i myślę, nowi kibice dojdą, będą nas wspierać i mocno na nich liczymy i chcemy się wspólnie z nimi cieszyć z zwycięstw, z bramek, z wszystkiego, co tu będzie się działo na obiektach.